ogóle moja mama dzika na nas, w ogóle nie wie co się dzieje w ogóle. Zazdrościmy mi tego uczucia wtedy bardzo. Cześć wszystkim, ja jestem Ciaro Usago, ale to chyba już wiecie. Chyba, że jesteś tutaj nowy albo nowa, to witam na moim kanale, w moim świecie. Który ostatnio tak sobie tutaj... ma przerwy troszkę. Takie no... ale dam radę, dam radę. Wciąż jestem. Właśnie. Jeśli nie oglądałeś albo nie oglądałaś filmu Wciąż jestem, który jest nagrany w takim stylu teledyskowym, w taki sposób, żebyś mógł albo mogła poczuć, jakbyś był tam albo była ze mną, to zapraszam. Link pojawi się tutaj u góry. No i właśnie, dzisiaj nagrywam film, który jest kontynuacją tamtego filmu. Tylko opowiem wam o bardziej takich mniej kolorystycznych, mniej pozytywnych aspektach tego wyjazdu. Bo one niestety były. Ale ja staram się skupiać na tych pozytywach. No ale jeśli jesteście ciekawi, jak mnie okradli, jak chcieli mnie oszukać na prawie każdym kroku, to serdecznie zapraszam do oglądania. Oczywiście relacje czy zdjęcia z mojego wyjazdu możecie oglądać na moich Instagramach, szczególnie na tym jednym Ciaro Usago. Jak klikniecie tam w archiwum relacji, to macie różne śmieszne relacje z tamtego pobytu. Także zapraszam do lajkowania i oglądania. No. Ogólnie powiem wam tak. Wyjazd na tą wyspę Djerbe i w ogóle poznanie tam północnej Afryki, to był totalnie spontan. Chciałem się udać na jakiegoś szybkiego lasta, nawet niekoniecznie lasta, ale gdzieś szybko na spontanie, żeby nie kosztowało to miliony monet. Stwierdziłem, że wybiorę się razem z mamą. Więc coś tam szukałem, nie mogłem znaleźć, no i zacząłem tą wyspę. Okej, bierzemy, fajnie, nawet nie wiedziałem na początku, gdzie to jest, ale potem, okej. Geografia nie jest moim takim zbyt mocną, nie jest zbyt moją mocną stroną, tak? No i słuchajcie. Poleciliśmy na tą Djerbę, wszystko super, fajnie i w ogóle. Nasz hotel nie był usytuowany w zbyt fajnym miejscu, ale spoko, była niedaleko plaża. No i właśnie. Jak wiecie, ja nienawidzę tłumów, spędów. No ale wiadomo, kurorty, resorty, breborty, idziesz i wiadomo, że jest tam miliony ludzi z dziećmi, skaczą, sikają, starają, wszystko robią tam. Okej, ja to wszystko rozumiem. I nie mogę mieć pretensji, że oni tam są. Dlatego ja, Ciaro Usago, Michael Floden Harris, zawsze szuka takiego miejsca na plaży, gdzie tych ludzi nie ma. I zawsze mi się udaje. Zawsze znajduję takie miejsce, że gdzie nie ma ani jednego człowieka. No i człowieka nie było, a przynajmniej był obok czegoś, o czym zaraz wam powiem. Były na tych bezludnych plażach wielbłądy, konie. Z drugiej strony były też one na tych plażach przeludnionych. I nie ma w tym nic złego. No, wielbłądy tam są powszechne, konie w sumie też, co jest dla mnie trochę dziwne, no ale dobra. I słuchajcie, niech one sobie tam będą, ale macie wręcz biały piasek. Piękne, gładkie fale do morza, od morza, z morza do morza, nieważne. Woda lazurowa. No, widoki prawie jak na Malediwach. Chociaż tam jeszcze nie byłem, ale będę. No i wiecie, chcesz sobie wychillować, chcesz zrobić sobie instafotę zajebistą na Instagrama. Jak to ona wskazuje. A tutaj nagle w wodzie takie gówno, które jest brązowo-żółte i się rozpuszcza z tymi falami. I teraz wejdź tam. I teraz tak, można sobie pomyśleć, że przecież w wodzie, w oceanie, w morzu jest strasznie dużo takich rzeczy. Przecież ryby robią swoje, delfiny itp. itd. Okej, wiem. Ale ja tego nie widzę. A tutaj macie rajski obrazek z gównem. Tak. Więc to jest pierwsza niefajna rzecz, która spotkała nas na tej wyspie. Jak już jesteśmy przy gównach, przy kale, fekaliach, jak zwał, tak zwał, powiedzmy gówno. Chyba każdy zna słowo gówno i najczęściej używa, prawda? Słuchajcie, ja naprawdę staram się skupiać na tych pozytywnych aspektach, ładnych, pachnących, kolorowych, ale czasami niektóre są tak silnie negatywne, że ciężko się skupić na tych dobrych. I na tej wyspie jest wszechobecny syf. Smród, chyła, kiła, mogiła i co tam jeszcze. Śmieci jest tyle. Mam wrażenie czasami, miałem wrażenie, że ta wyspa jest jednym wielkim wysypiskiem śmieci. Najlepsze jest to, że ta wyspa jest mimo to mega piękna, z ogromnym potencjałem.
Ale no wychodzisz, jest ładnie, a tu śmieci, 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 gówno, dojesz, szczochy. Śmieci, 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 śmieci. A co towarzyszy śmieciom? Smród. Wszechobecny smród. Chociaż gorsze było to gówno w wodzie na plaży. Ale dobra, zostawmy aspekty czystości, brudu, gówna. Okej, okay. Skupialiśmy się z małą na tym, że są piękne palmy, niebieska woda lazurowa, piękne plaże, jak się trochę ich poszukało. No i w ogóle było sympatycznie. Aż do chyba drugiego czy trzeciego dnia pobytu na wyspie. Powiem wam tak. Nigdy w życiu nie korzystałem z jakiegoś sejfu. Sejfów, strajfów, brejfów. Mimo różnych urządzeń, kasy czy drogocennych rzeczy. Jakoś tak... Nie wiem, takie zaufanie do świata? Nie wiem, jak to nazwać. Albo może bardziej to było takie... Głupie to była głupota, że myślałem, że mnie coś takiego nie spotka. Mnie nikt nie okradnie. Mnie nikt nie okradnie. Nie, nie. Aż tu nagle przychodzę do hotelu wieczorem z mamą. I brakuje 150 euro chyba. Chyba tak. Albo 100, albo 150, jakoś tak. Słuchajcie. Ja naprawdę nie jestem miliarderem. Jeszcze. I... Byłem bardzo, bardzo zły. Ale mówię, może nie wiem, może wymieniliśmy, może... Może wydaliśmy, może coś. Ale serio, na drugi dzień? To chyba był drugi czy trzeci dzień, no jakoś max. Max trzeci dzień. Szukam w butach, w skarpetach, wszędzie, no wszędzie, bo mówię, może gdzieś schowałem, no może... Może coś! Nie. I ogólnie dowiedziałem się, że nie tylko my, ja zostałem okradziony, ale inni ludzie też. Ale inni ludzie wstydzili się to zgłosić. Nie wiem, jak można się wstydzić zgłosić kradzież, jak już jesteś pewien, pewna. To... Nie rozumiem. Może trochę rozumiem, bo w sumie też ma swoje dziwactwa, ale no dobra. Ale naprawdę kilka par się nie chciało zgłosić. Ja stwierdziłem, że... Jak już byłem tak naprawdę pewien, bo chyba 2 godziny się zostawiłem, szukałem i wiedziałem, że to jest niemożliwe, żebym ja coś z tym pieniędzmi zrobił. Wiecie, 100 euro to czy tam 150 euro to nie jest 10 euro. A nawet gdyby. No i poszedłem tam do pana, który był w recepcji. Akurat trafiłem do takiego miłego, bo tam byli różni. On tam gdzieś zadzwonił, coś tam zgłosił, bla, bla, że mamy poczekać w pokoju, coś tam. Byłem trochę wkurzony, bo miałem inne plany i czekaliśmy tam na tych ludzi. I przyszedł jakiś inny koleś, to chyba był menadżer hotelu, z tą ekipą, która sprzątała tego dnia mój pokój. Jedna latka prawie tam ryczała, tak patrzyła w ogóle, że ona nic nie wzięła, że coś tam. Mi było głupio i smutno, moja matka też tam patrzy w ogóle na nią. I powiem wam szczerze, że czułem, że to nie ona. A nie ta druga tam jej koleżanka, która w ogóle była taka dzika danka, nie wiem, ona w ogóle jakby nie wiedziała, co się dzieje. Nieważne. Nawet jej w sumie zazdroszczę, że nie wiedziała, co się dzieje i była poza tym, nie wiem, gdzieś tam. Nieważne. No i słuchajcie. On do mnie mówi tam oczywiście po angielsku, takim łamanym angielskim, bo ani jego angielski, ani mój nie jest perfektny, ale jakoś tam się dogaduje. Że oni są do mojej dyspozycji i uwaga, wtedy jeszcze na to nie wpadłem, dopiero później zmądrzałem i pomyślałem sobie, co za debil ze mnie, że dałem się na coś takiego nabrać. On do mnie mówi, że jak najbardziej możemy wezwać policję i w ogóle, jeśli ja tylko sobie życzę, wezwać policję, wszystko, tak, super, ale... Ale warunkiem tego, że jeśli wezwiemy tą policję, jest to, że każdy z gości hotelu będzie musiał mieć przeszukany pokój. Wtedy sobie pomyślałem tak, w ogóle szczerze nie wiem, co wtedy myślałem, ale byłem debilem w tamtym momencie. Bo dopiero później do mnie dotarło to, jak już podejrzewałem, kto to zrobił, że przecież to jest jedna wielka szajka, która się chroni. Jak policja może przeszukiwać pokoje innych gości? No jak udowodnić to, że ktoś ma moje eurasy? Serio? Gdyby to były buty, komputer, to łatwiej, bo przecież znajdziesz ten sprzęt i w ogóle, ale pieniądze? Chyba, żeby były podpisane, no ale nie podpisuję każdego eurasa czarusago. Olałem sprawę już potem. Ale nie do końca, bo w internecie zrobiłem swoje. Ogólnie... Nie pamiętam nazwy tego hotelu, ale jak coś to dam wam w opisie właśnie, żebyście uważali, bo... No... Podejrzewam, jestem wręcz pewien, że to zrobił taki... Nie wiem jak go nazwać, taki koleś, co chodził z papierem toaletowym i różnymi innymi rzeczami. Ale on nie sprzątał, bo słuchajcie, jaka dziwna akcja. To już było pierwszego dnia chyba. My z mamą tam się rozpakowaliśmy, coś tam, znaczy zaczynamy się rozpakowywać, wszystko i tam bla bla. Ktoś puka. Ja mówię, moment, ktoś puka. Moment! I koleś! Właśnie on, ten, o którym myślę, otworzył sobie kluczem drzwi,
wszedł do pokoju i zostawił tam właśnie straj taśmy, czyli papier toaletowy i jakiś tam chyba ręcznik. Przecież mówiłem moment, to nawet nie trwało 10 sekund. Tak mu się spieszyło? I on miał klucze do pokoju. I chodził dziwnie i taki jeden koleś z dziewczyną, z którą się zakumplowaliśmy, mówił, że on tak się dziwnie patrzy i mnie bardzo unikał. Inspektor Gadget. No ale kasy nie odzyskałem. Kolejną sprawą to naciąganie, już muszę o tym wspominać, ale to wszędzie naciągałem, to już... Dobra. To straszne, co powiem, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało, że się przyzwyczaiłem, ale będąc w różnych krajach, dzikich, mniej dzikich, mniej cywilizowanych, czy bardziej cywilizowanych, spotykam różne rzeczy i często jestem jakby tak bardzo otwarty umysłowo i w ogóle i na różne doznania, więc wiem, jak jest. Staram się nie oceniać i w ogóle, chociaż tego bardzo nie lubię, takiego naciągania, ale okej. Słuchajcie. Tam, na tej wyspie Dżerbie, są bardzo tanie taksówki. Mam wrażenie, że nawet tańsze chyba niż Uber, czy ten Taxify, czy Bolty, czy Slorty. No i oczywiście na tej wyspie poruszałem się najczęściej taksówką. I tam mniej więcej wychodziło chyba, powiedzmy, co tam było za... Nie pamiętam tej waluty. Nieważne. Powiedzmy, że złotówka za kilometr, na przykład. Jakoś tak to było, tak wychodziło chyba tam w ichni, bo tam nasza złotówka... Boże, jak ja teraz pieprzę. No nieważne, słuchajcie, złotówka za kilometr, zostańmy przy tym. No i pamiętam, że z mamą pojechałem chyba pierwszego dnia już taksówką gdzieś tam i zapłaciliśmy chyba z 10 dinarów. Dinary to były chyba tak, dinary. Jeden dinar to mniej więcej złoty 20, coś takiego, chyba tak mniej więcej. No nieważne. I zapłaciliśmy chyba 10 tam czy 11 dinarów, a pojechaliśmy naprawdę bardzo blisko, bo byliśmy leniwe dupy i pojechaliśmy chyba tylko 4 km. 11 dinarów to 4 km. Wtedy tak sobie jeszcze o tym nie myślałem, ale przyzwyczajony do tego, że w innych krajach płaciłem dużo więcej za taksy, mówię, tanioszka. Wracamy z tamtego miejsca do innego miejsca, które było dużo, dużo dalej. I zapłaciliśmy ile? 7 dinarów. Ja mówię, what the fuck? No i gadam z tym kolesiem, bo był taki ogarnięty ten kierowca. I on mówi, że no trzeba uważać i trzeba się upominać o taksometr. I fakt, tamten pierwszy kierowca nie ma taksometra. Więc sobie zarobił na nas. Ile? Chyba 7 dinarów. Nie, ja nie mienię. No ale dobra, potem tam pojeździliśmy parę razy jeszcze taksówką, było spoko. Aż do pewnego momentu, jak się właśnie zakumplowaliśmy z takimi Polaczkami, z taką parką, małżeństwem, których serdecznie pozdrawiam, jeśli to oglądają. I pojechaliśmy taksówką, bo ja znalazłem jakiś tam Kalir, coś takiego dziwnego i to był taki jakby z ruiny zamku, które było tak naprawdę widać od drugiej strony, ale ze strony wyspy to były jakby taka góra, to była wielka, w takiej płaskiej, płytkiej wodzie niebieskiej, no coś niesamowitego. Słuchajcie, jedziemy, wow! Wróciliśmy w ogóle z takiej wycieczki i pojechaliśmy sobie tam do Afryki kontynentalnej, do Afryki Północnej, bla bla. Sahara, takie sprawy, cudownie było. Naprawdę polecam wam mój film, wciąż jestem tutaj, ugrywam cię, wyświetli. I zdjęcia z mojego Instagrama, Ciarousago. No i słuchajcie, jedziemy. Oni byli trochę zmęczeni, w sumie my też z mamą, ale jedziemy. Wykorzystamy dzień, bo jeszcze było pół dnia. I podjechał jakiś kierowca. Bardzo starszy kierowca. Taki po prostu pan Jean. I ja czułem, że to nie jest dobry pomysł, no ale dobra, już nie chciało nam się czekać, widziałem, że on jest trochę zmęczeni, mówię, dobra, jedziemy. Pokazuję mu mapę, pokazuję mu w ogóle nazwę tego miejsca, nawet w ich języku, wszystko tam było. Telefon mam dosyć duży, ekran jest duży, wszystko widział. Tak, dojedziemy. Tak, zobaczymy. Jedziemy. I kilka lat temu dzięki mojej koleżance Asi też się skumałem i zawsze mam, prawie zawsze, internet i włączonego GPS-a. Radzę wam to, nie żałujcie na internety, patrzcie gdzie was wożą taksówkarze, żeby was nie o... Bać! Tak. No i on jedzie niby w tym kierunku, ale potem jakoś tak dziwnie jechał. I ja tak, proszę pana, ale my musimy jechać tutaj. Tak. Znaczy on po angielsku nic nie mówi, ani po polsku, tylko tak. Tak. Jedziemy. No dobra, no to jedziemy. Fajnie, dobra, jedziemy.
No ale to już za długo trwa. Za długo jechaliśmy, mimo że ta wyspa nie była zbyt duża. I najdalsza podróż w takim pasie to chyba jest 35 km. Widzę, że nie jedziemy w dobre miejsce. Dojeżdżamy do miejsca jakiegoś. On mówi, że jesteśmy. Ja tak patrzę. Słuchajcie, myślałem, że my coś roz... ta parka, to małżeństwo na mnie patrzy jak na debila. Moja mama jest taka... W ogóle moja mama dzika, ona w ogóle nie wie, co się dzieje w ogóle. Zazdrości mi tego uczucia wtedy bardzo. Ja patrzę na tą mapę, że jesteśmy spory kawałek od tamtego miejsca. I on pokazuje tak. Słuchajcie, tak jak widziałem zdjęcia, gdzie ludzie byli przy samej tej górze, przy tych ruinach, gdzie człowiek był taki, a ta góra była ogromna, to słuchajcie, ja z tego miejsca, do którego on nas zawiózł, widziałem tą górę, ale wiecie, jaka ona była do mnie? Taka. Taka! I on mówi, że to wycieczka. Ja mówię, ale my chcemy tam. I on coś nam jakoś powiedział, wytłumaczył, że tam się nie da dojechać. Że to jest zalana droga tam. Słuchajcie, to sprawdziłem, faktycznie tak było. Ale moim zdaniem on nas totalnie po prostu oszukał. Skoro wiedział, że tam się nie da dojechać, a my mówimy, że chcemy w to miejsce. A! I jeszcze potem na końcu powiedział, że tam się statkiem dopływa. Mogą go teraz tłumaczyć różne osoby, że może on myślał, że my statkiem. Nie, tam, bo z tego miejsca, kurwa, gdzie on nas zawiózł, nie było żadnego statku. No i to było drugie oszustwo moje na taksówce, więc od tamtego dnia ja bym do tych taksówkarzy taki bardzo... Może nie niemiły, ale taki bardzo stanowczy, taki... You have taksometr, you have taksometr. Więc, moi drodzy, zostałem pierwszy raz okradziony w życiu na wakacjach. I to konkretnie, bo dla mnie 100, 150 euro to nie jest mało kasy. Na prawie każdym kroku chcieli mnie oszukać. Naciągać. Nawet w Tajlandii na targach, czy w Azji, czy w Chinach tak nie chcieli mnie naciągać. Naprawdę. No i nawet w Chinach, w takich bardzo dzikich miejscach, czy takich bardzo slumsowych, nie było takiego syfu jak tam. Masz ładny, luksusowy hotel, odwracasz się, a tam jest syf. I latające gówno na plaży. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Zapraszam na moje Instagramy, zapraszam na inne filmy, na mój kanał. I pamiętajcie, internety, bądźcie asertywni. I przede wszystkim, moi drodzy, skupiajcie się na tych pozytywnych rzeczach wizualnych i emocjonalnych i energetycznych różnych sytuacji w życiu, szczególnie wyjazdowych. No bo zobaczcie. Zobaczcie na mój film Wciąż Jestem, który znowu tutaj się wam wyświetli. Przecież tam jest pięknie. Pokazałem wam najlepsze miejsca i najlepsze cechy tej wyspy i Afryki Północnej.